za oknem betoniareczka betonuje, ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać. Dzisiaj klateczka weszła, łapeczki weszły, lekki trening, bo jest mały, że tak powiem, uraz. Kośnicę, także spodziewajcie się niebawem filmu właśnie z stolarni odnośnie bramy, bo pojawiły się pytania. Jestem po czasie bardzo zadowolony, nawet bardziej niż byłem. Ćwiczenia, jakie sobie wykonuję na tej bramie, to jest po prostu coś pięknego. Na siłowni nie macie siły na ciężary, wskakujecie na bramę, cała klateczka w cudzysłowie objechana i naprawdę ten trening można zrobić potężny. Oczywiście przydałoby się już dorzucić trochę ciężarów, ale jak myślę sobie, ile czasu zajęłoby dołożenie tych sztabek, to troszeczkę mi się odechciewa, bo czasu jest coraz mniej, a będzie tylko i wyłącznie mniej. Dobra, siemanko, jesteśmy po treningu. Gala Cloud ostatnio się odbyła. Dziwię się federacji, że nie przewidziała zachowań takich jak odklepanie przed rozpoczęciem walki. Mówię szybko, bo szkoda mi troszeczkę czasu. Było to do przewidzenia, ja to przewidziałem 1-2 dni wcześniej. Napisałem komentarz, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Słyszałem, co mówi Nathan i tak dalej, także było to dość mocno do przewidzenia, szybko do wyłapania. Drugi zaś bił w tył głowy, bo nie wiedział, co ma robić w parterze. Ten to wykorzystał i po prostu walka została przerwana przez sędziego. Dobrze, że przez sędziego, a nie przez Adriana. Wygrałeś! Ja zapłaciłem za galę, chciałem oglądać fajną bitkę, a tej bitki nie było. Jeden zarzeka się, że ani kroku wstecz, a się po prostu wywraca, robiąc kroki wstecz. Odnośnie walki Marcina, do którego mam duży szacunek z racji tego, że bardzo mocno się zmienił. Ludzie też to zauważyli. Teraz Marcin jest, że tak powiem, bardzo taką barwną postacią w freakach. Czy bym z nim wyszedł? Bardzo chętnie, bez przygotowania. Nie unoszę się tu dumą, po prostu wiem, co potrafię i chętnie w K1 czy w MMA wyszedłbym z Marcinem Najmanem. Z Adrianem Unikiem ciosem chętnie bym wyszedł, ale tylko i wyłącznie w K1. Nie pcham się tam, oczywiście to zaznaczam grubą krechą, nie jest mi to potrzebne. Mam dużo swojej pracy, mam dużo fanów z tej pracy. Wyposażam stolarnię, bardzo mnie to cieszy, wyposażam siłownię, również mnie to cieszy. Jest to dodatkowy motor motywacyjny dla mnie. Ale jeśli bym wystąpił na takiej gali, to na pewno ten kanał by się mocno zmienił i bym mógł pozwolić sobie na to, aby jakiś tam urlop zrobić, pojechać do widza, którego wybierzecie wy, aby nie było to jednostronne, czy też jakiś konkurs, i po prostu pomóc tej osobie odświeżyć jego siłownię. Robię konstrukcje drewniane, także coś byśmy wymyślili. Na budowie u siebie też pracuję, także dwóch lewych rąk nie mam. Tak naprawdę cały czas tylko i wyłącznie budowa. Za oknem betoniarka, także kończę swoją wypowiedź. Mam nadzieję, że film krótki, ale po prostu mało czasu. Zaraz pokażę wam, co tam na budowie. Ja się z wami żegnam. Dajcie znać, co sądzicie o Klaucie. Dajcie znać, co tam u was, jakie postanowienia na nowy rok i jakie zmiany w waszej siłowni. Ja się z wami żegnam. Pozdrowionka, hej!